Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, kolejny etap w uruchomianiu bufora. Tym razem taki najważniejszy etap, bo będzie podpięcie z powrotem wymiennika rurowego pod pompę ciepła, czyli próżnia, zrobienie gazu, etc., etc. Także co nas, co mnie czeka? Bo do tej pory wymiennik obył tam troszeczkę niżej. Także nic nie trzeba będzie kombinować, tylko wystarczy ogarnąć te taśmy, bo było pozaklejane, zlutować, zrobić próżnię i puszczamy. Tutaj dla tych, co nie wiedzą, mamy styczność z takim buforem 900 litrów. O, takim o. Tutaj mamy schemat działania tego całego bufora, czyli mamy trzy wężownice. Pompa ciepła będzie podłączona poprzez wymiennik rurowy i będzie grzana woda. No, centralnego OCO będzie po prostu grzana w tym zbiorniku, w tym buforze. Do tej pory jest grzany przez wężownicę tylko i wyłącznie układ solarny. Układ solarny będzie osobny film, ale bardzo fajnie to sobie radzi w tym momencie. Już leci na 1700 litrów, tak jest to poustawiane mniej więcej. Także kolektory lecą przez zbiornik 300 litrowy, który nagrzały do 56 stopni. Później lecą przez zbiornik 900 litrowy, który nagrzały na górze, czyli tu jest góra do 47 stopni, na środku, tutaj mamy środkowy do też 47, no prawie 48, góra i środek, i na dolnym czujniku mamy 43 stopnie, także kolektory grzeją to fajnie, elegancko. No i przez to, że już tak są pompy poustawiane, to jeszcze ładuje nawet w 500 litrowy zbiornik. 500 litrowy dzisiaj z 22 na 33 stopnie jest podgrzane. Także powiem Wam, już 1700 litrów, dobrze liczę, 800 i 900, 1700 litrów lecę kolektorami. Bardzo się to fajnie sprawdza. A i przy okazji zaczynam pomalutku dubać tutaj przez Eco ZPV, które będzie dogrzewać jeszcze grzałką z nadwyżki z fotowoltaiki, na razie z kombinacji, bo jestem w netmeteringu. Netbillingu to by już ta grzałeczka latała. No tutaj widzę, w tym przypadku by nie latała, dopiero jakby się sezon przejściowy zaczął, bo jednak te 66 rur heatpipe przy kilku dniach słonecznej pogody robią robotę i grzeją tą wodę jak ta lala. Także co? O, do słonka, nie do słonka. Czekam na kolegę i kolego będzie działo, bo on ma uprawnienia. Tak, dzień dobry, Łukasz przyjechał. I tak, słuchajcie, ja poszedłem zjeść, on tu sobie coś dubie i patrzę, nie ma butli w tym, u siebie w wozie. Przeważnie duże butle za cytrynem tu targają, nie? Się, kurde, chyba na złączkach będzie robił. No dobra, będzie zrobił na złączkach, dwoje na złączkach, nie? Przychodzę, patrz, a tutaj polutowane, nie? I zobaczcie. Pierwsze, ja nie jestem profesjonalistą, powiedz mi, co to takie jest, bo dla mnie, wiesz, to by było do miękkiego lutowania, do twardego lutu, nie? Tak, to jest do twardego lutu. Weź do ręki, no spokojnie. Tak jest, Usik, o. Także już nie trzeba butli targać ze sobą, nie wiadomo czego, tylko bierzesz osobówkę i jedziesz takie żyłki i na szybko można rurkę cyknąć, także bardzo fajny temat. Czyli co, teraz? Próżnia. Próżnia. Próżnia, no to lecimy do próżni. Nie w próżnię, tylko do próżni. I lecimy. Próżnia leci. Nie, przedłuża się, trzeba ciągnąć, ile dociągnie urządzenie. Ono pod obciążenie będzie więcej żarło. Ciekawe, zobaczymy. Na razie ja to widzę, 200, no prawie 300 watów ciągnie. Także sobie w miarę ciągnie. No i lecimy z próżnią. No i dobra, zaraz będzie chwila prawdy, nie? Gazu puść. O, może tak, ja tu tak z pleców, jakby kogoś interesowało. Jeszcze Wam wrzucę do wpisu filmu. Jakie Ty o kolejce działasz? Pół Polski? Tak. mniej więcej? Podkarpacie. Podkarpacie, dobra, także jakby ktoś chciał konkretnego fachowca od gazów, F-gazów, klimatyzacji, chłodnictwa, czegoś jeszcze? Nie, no to tyle, wystarczy. Dociąć, przyciąć, kurwa, tak. Obciąć przy okazji tej pumpy ciepła, całe resztę to gościu ogarnia. No, także mistrza sąsiada. Lecimy z tematem dalej. Jak szybko przyjechał, tak szybko pojechał na kolejną robotę, bo u mnie było akurat przy okazji. I tak, słuchajcie, tak mówię, polutowane, czujniki pozakładałem.
Pompa ciepła uruchomiona, test był zrobiony bardzo krótki, tylko tyle co weszła na moc, zeszła z mocy, bo niestety, ale czujnik od pompy ciepła jest tutaj i już w zbiorniku jest tutaj 47 stopni. Mimo tego, że wyciągnąłem czujnik, oszukana zostało, że jest no zimno, że tak powiem, w zbiorniku i ma grzać. To powrót gazu już był ponad 50 stopni, także pompa powiedziała, że nie będzie cisnąć na obroty, bo ma za wysokie temperatury gazu. Nie jej parametry tak naprawdę. Ona ma zbiornik grzać do 38 max, no i ten powrót gazu też jest wtedy mniej więcej około 30 stopni, także nie było co. Odpalona, zadziałała próżnie, wszystko zrobione. Jest ok, czyli zostało tak naprawdę czekać na... No, na chłód nie, tylko na wychłodzenie zbiornika. Jak na razie kolektory to napierdzielają, także za 2 dni, 3 dni bez słońca musiałbym być, żeby wychłodzić ten zbiornik. Na dom też nie ma co puszczać, także jest wszystko poustawione. Już jest ogólnie nastawione też na temperaturę, czyli jakby nawet temperatura zbiornika spadła, wszystko się uruchomi automatycznie. Pierwsze podglądy też uruchomione, tutaj będzie gruba rurka, czyli temperatura gazu, ta ciepła. Tutaj powrót, cienka rurka, tutaj mam zasilanie centralnego. Na centralne co idzie, co powrót z centralnego ogrzewania. Także to co chodzi pomiędzy, już mam, może powiem tak, o, opomiarowane jest tu i tą stronę gazowa. I wyjście i wejście do bufora. A to co tutaj pomiędzy wymiennikiem lata, to będę tutaj miał tak jak kiedyś po prostu takie termometry mam założone, o tam sobie zawieszę pod spodem, będę widział właśnie tak dla mnie naocznie co wchodzi do wymiennika, co wychodzi, bo ja tak naprawdę po tych mogę popatrzeć, ale jak mam tak bezpośrednio, to jeszcze sobie mogę do tych temperatur wszystko dostosować, bo no zobacz jak to się będzie z tym większym zbiornikiem zachowywało, czy nie trzeba będzie czujników przekładać albo coś, no to wszystko tak naprawdę wyjdzie. Ja jestem nadzieję, że tylko będzie lepiej, a nie gorzej. Także tak to jest. A jeszcze jedną ciekawostkę na koniec wam pokażę. Zobaczcie, w układzie ciepłomierz to jest pierwszy mój, jaki w ogóle miałem, także już 2 lata. Tego w jakimś Lombardzie kupiłem. Kazał się nowy kupić za cenę no lombardową. A tutaj mam ciepłomierz taki legalizowany, odnawiany. Zobaczcie, po tygodniu co się stało. I zadzwoniłem do gościa, co się zajmuje ogólnie, znaczy co kupiłem od niego przez Allegro ten ciepłomierz, widzicie tu jest też plomby, są wszystko. Mówił, że nie ma problemu, wyślę drugi, ten żeby mu odesłać. I pierwszy raz coś się takiego zdarzyło, no powiem wam suchutko, żeby coś gdzieś podciekało albo coś, a co najlepszego, on jest jeszcze od góry, nie? Także coś tam się wydarzyło, ale nie ma problemu. Jak ktoś będzie chciał, to dam numer, namiar, czy tam nawet aukcję na Allegro. Jak ktoś będzie chciał właśnie, także w dobrych cenach legalizowane ciepłomierze z gwarancją, chyba tam nawet jest jakoś na pół roku, czy jakoś tak rozruchową. Także warto, czasem warto właśnie kupić taką używkę, ale dobrej firmy niż jakiegoś tam Chińczyka. No zobaczymy, także co do pompy ciepła, zadziałała, tam już wszystko podokręcałem tutaj, no i trzeba czekać na niższe temperatury, żeby zacząć robić test. A ja się co biorę? Ja się pomału biorę tu za te okablowanie albo tego, albo nie wiem, już co innego, bo powiem wam, tych pudełek coraz więcej przyjeżdża i nie wiem za co się wziąć. Same fajne tematy. Dobra. Lecimy z koksem dalej. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie ciepło i do następnego.